Witajcie w pierwszym odcinku zupełnie nowej serii na kanale Just Freestyle. Serii, w której będziemy przedstawiać Wam rozwiązania na wszelkiego rodzaju trudności i zagwozdki freestylera. 6 sposobów na, bo tak będzie nazywać się ta seria, będzie swego rodzaju poradnikiem oraz zbiorem rad od Just Freestyle. Przedstawimy Wam kolejno 6 sposobów na klucz do progresowania, trenowania trików, łamania swoich barier lub po prostu pokażemy Wam 6 freestyle'owych lifehacków. Dzisiejszy odcinek będzie trochę o basicach, czyli podstawowych kombinacjach, które widzicie na ekranie. Chciałbyś potrafić władać piłką właśnie w taki sposób i nauczyć się poprawnie wykonywać długie kombinacje? Dzisiejszy odcinek na start z pewnością Ci się przyda, bowiem w tym odcinku przedstawimy Wam 6 sposobów na trening komba dwutrikowego dla początkujących graczy. Będą to ruchy, które są niezbędne do dalszego trenowania długich kombinacji. Zaczynamy! W kombinacji numer 1 zaczniemy od połączenia najprostszego. ATW i cross, czyli słynne dookoła świata razem z crossem. Kiedy sam zaczynałem, dużo wykonywałem to połączenie na ilość. Umiejętność crossa w kombie przydawała się na przyszłość do tworzenia kombinacji w NT. Kolejna kombinacja, myślę, że bardzo często używana, ATW hop. Tej kombinacji najczęściej używamy, kiedy w trakcie komba chcemy zmienić nogę. Oczywiście konieczne jest podbicie tego raz od prawej nogi zaczynając, raz od lewej nogi. Pamiętajcie, by trenować obie strony. Do kombinacji używamy zawsze obu nóg. Oczywiste jest to, że trening tej kombinacji od słabszej nogi może Wam zająć dużo więcej czasu. Niemniej jednak nie będzie to stracony czas. Kolejna ważna podstawa do basiców to hopy. Zróbcie tę kombinację, którą widzicie na ekranie, najpierw od lewej, potem od prawej nogi. Śmiało mogę powiedzieć, że hopy są najważniejszą umiejętnością przy treningu basiców, więc nie poprzestawajcie na dwóch. Trenujcie je na ilość i podbijcie tak dużo, jak tylko możecie. Hopy kształtują naszą kondycję, nasz styl i oponowanie w trakcie komba. Często jest też tak, że gdy tracimy kontrolę w naszej długiej kombinacji, to właśnie hopami wyrównujemy piłkę i możemy lecieć dalej z kombem. 4. Formalnie połączenie to nazywa się half-half, lecz ja na to mówię dwa halfy. Halfy to nieco trudniejsza zabawa niż hopy. Wymagają lepszej techniki i dokładności, ale jednocześnie świetnie rozwijają nam słabszą nogę i poczucie zahaczenia piłki. Hopy wymagają więcej siły, lecz mniejszej techniki. W halfach zaś jest odwrotnie. Kiedy wykonujemy je na ilość, nie męczymy się tak bardzo, lecz technicznie są bardzo trudne. Zacznijcie od wykonywania kombinacji dwóch halfów, raz od lewej, raz od prawej nogi. Kombo numer 5 to Mirror ATW, czyli dosłownie lustrzane dookoła świata. Ta ciekawa nazwa wzięła się z tego, że wykonujemy pierwsze kółko na zewnątrz, a drugie lustrzanym odbiciem do środka. Próbujcie więc wykonać to kombo w różnej kolejności. Raz zaczynając od in, raz od outa. Bardzo fajnie rozwija nam umiejętność wykonywania kółek do środka i na zewnątrz. No i na koniec, myślę, że najtrudniejsza kombinacja z dzisiejszego zestawienia. Kolejna ciekawa nazwa, hop powrót, czyli kombinacja hopa z atwem. Trudność polega na tym, że pierwszy trik, czyli hopa, musimy wykonać dużo szybciej niż normalnie. Nasza noga musi wyprzedzić piłkę na tyle, by po wykonaniu kółka mieć ten ułamek sekundy, by poczekać na piłkę spadającą na naszą stopę i przygotować się na wykonanie dookoła świata. Połączenie to mimo swojej trudności jest bardzo użyteczne. Zagranie to często jest przygotowaniem do trudniejszego triku w trakcie kombinacji, lub tak jak wcześniej Wam opowiadałem o hopach i wyrównaniu piłki, to po nich można powiedzieć, że za pomocą powrotu wracamy do kontrolowanego komba. Oczywiście pamiętajcie o trenowaniu powrotów na lewą. To by było na tyle. Przedstawiliśmy Wam 6 sposobów na rozpoczęcie swojej przygody z kombinacjami. Bardzo trudno jest zacząć, mam taką świadomość, bo sam zaczynałem. Pamiętajcie, by konsekwentnie trenować, a dzisiejsze podane przez nas sposoby niech będą Waszymi wytycznymi do fundamentów basiców. Wkrótce będzie ich więcej. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się nowa seria. Podajcie propozycje na swój odcinek marzeń. Nie zapomnijcie o ocenieniu tego materiału oraz serdecznie zapraszamy do naszej strony facebookowej po więcej informacji ze świata freestylu. Ja się z Wami żegnam. Dzisiaj uczył Was Brzezik i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Do następnego odcinka. Eldo.